Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dwa Światy w cgm -ie. Ralf Kamiński, ja jestem Artur Rawicz, ale z nami jest dzisiaj nasza kluczowa, najważniejsza postać tego dnia: Radek Klęczak, WM Fono, prezes, szef, jak, jak nazywać? Prezes. Prezes. Prezes to brzmi Prawdopodobnie jest to jedyny człowiek, albo jeden z niewielu ludzi, których znam, który ma tak gigantyczną wiedzę na temat winyli, że Wikipedia przy tym to jest jakieś takie domowe przedszkole. Dobrze mówię? Dobrze mówię. No, w, myślę, że znacznie skromniej będzie z mojej strony. No dobra, to z czego jest robiony winyl? E, no. <laughs> z plastiku, e, konkretnie z PCV. E, nie słyszałem jeszcze o tym, żeby winyl można było stworzyć z czegokolwiek innego, aczkolwiek e, marzy mi się o tym, żeby zrobić go z e, plastików odzyskanych lub nawet z e, konopnych. O kurczę, by coś ciekawego. Ale jest coś takiego, jak właśnie, że bardzo ciężko znaleźć jest instrukcję, jak właśnie produkować w winyle, że tak naprawdę to jest taka wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. I tak firmy, które tak wróciły do tego w Polsce, do tej produkcji winyli, miały taki dosyć podobno problem z tym, gdzie uzyskać tę wiedzę, ponieważ nie było żadnych instrukcji ani dokumentów. Zgadza się. E, zjawisko światowe tak naprawdę. E, w momencie, kiedy tłocznie e, przestały funkcjonować za granicą, to było okolice 2007-2008, mhm. e, wraz z tym odejściem odeszła też wszechwiedza a propos produkcji e, płyt gramofonowych. E, w Polsce ten proces zniknął na początku lat 90., kiedy, kiedy ostatnia tłocznia e, po prostu się zamknęła. E, tłocznia o nazwie Arston. Mm -hmm. I, i ta wiedza w zasadzie była też zakopana gdzieś głęboko pod ziemią, dopóki pracownicy, pracownicy naszej firmy nie znaleźli człowieka, który kiedyś właśnie obsługiwał te maszyny w, w tejże fabryce. To gdzie um, były te poszukiwania tak naprawdę? Znaczy, y, wiele osób szukało maszyn do, do tłoczenia winyli mm -hmm. w tym kraju. Była fabryka w okolicach Radomia, w Pionkach, E, która która e, przestała funkcjonować też na początku lat 90. E, ja osobiście szukałem przez nie, około 7 lat szukałem tych maszyn, żeby, żeby też właśnie moje marzenie było wskrzesić tą produkcję. E, natomiast e, e, ktoś inny się do nich rzeczywiście dokopał i znaleźli i odkryli w zasadzie kupę złomu pociętą mm -hmm. na kawałki. Um, jakaś jest tam historia z tym związana, która, która jest dosyć smutną historią. Bo ta produkcja w Polsce wznowiła się w 2015 roku, z tego co pamiętam. Tak jest. Mm, I to trzeba wspomnieć, że właśnie te maszyny to nie ma maszyn cyfrowych. Nadal tak naprawdę nie da się produkować w winyli cyfrowo. Możesz powiedzieć dlaczego, wytłumaczyć? Um, znaczy są kierunki ku temu, żeby, żeby stworzyć taki cyfrowy zapis w, w materiale. Natomiast to będzie coś na zasadzie drukowania 3D. tak, A więc żeby komercyjnie można było stworzyć płytę, która, która będzie powielona w identyczny sposób, no to jest wymagany proces produkcyjny, tak? który wymaga szeregu kroków, aby, aby Taki identyczny zapis mógł być odciśnięty w plastiku. Um, w zasadzie to, to nie ma niemożliwych rzeczy, można wszystko zrobić. To jest tylko kwestia właśnie kosztów związanych z, z produkcją. Podejrzewam, że taka indywidualnie. Wykrojona płyta dla, dla artysty będzie kosztować po prostu astronomiczne pieniądze i to mhm. być może będzie miała swoich nabywców jako jedyna płyta. Z tego co wiem, Mutant Clan zrobił taką, taką edycję swego czasu i ona została sprzedana na jakiejś aukcji za jakieś Tam właśnie... jakieś grube miliony, prostu Ta, Tak, grube miliony. Tak. Chciałbyś Gruby swoją płytę? W, mi, w, w grubych, milionach? grubych milionach z, zdecydowanie tak. <gry> Ale ciekawe, bo myśmy się spotkali we wrześniu e, i, i miałem tę przyjemność i tę frajdy, że oprowadzałeś e, e, swoich gości po, e, po, po wytwórni, po tłoczni. W zasadzie, jak nazywać poprawnie to miejsce? Tłocznia czy Tłocznia. wytwórnia? Wytłoczanie raczej... z plastiku. Aha. E, ja miałem okazję zobaczyć te maszyny, to są takie zielone smoki, e, takie już leciwe, pewnie gdzieś tam są jakieś tabliczki znamionowe. Amerykańskie, tak? Tak jest. Mhm. Tak czy, jest. czy one są amerykańskie, te maszyny, czy tak trochę w nich polskiej, nie wiem, polskiego oleju, no bo nie krwi, nie płynie? E, no, historia tych maszyn jest dosyć długą, długim zdarzeniem, które... W Zasadzie zaczął się w połowie lat 50. Wydaje mi się, że to była właśnie firma CBS, która chciała przyspieszyć proces produkcji płyt winylowych mhm. i zgłosiła się do firmy o nazwie Hamilton, mhm. która w tych czasach zajmowała się produkcją części do rakiet. To była po prostu precyzyjna maszynownia z Inżynierami, którzy potrafili po prostu genialnie wypracować jakiś projekt. No i CBS poprosiło taki prototyp, to był początek lat 50. i Hamilton podjął się tego wyzwania. Tak się składa, że Hamilton był jakby prowadzony, założony przez osoby polskiego pochodzenia, urodzony w Polsce, tylko nie wiemy dokładnie gdzie. Pan Stanisław. Przepraszam, uciekło mi. Pan Stanisław. Ale, tak, Pan Stanisław, Stanisław. Stanisław. I, I zatrudnił do tego całego zdarzenia całą swoją rodzinę, szwagrów, nie, no wszyscy, każdy miał tam jakiś wkład mhm. i stworzyli taką maszynę. Maszyna była tak zwanym pełnym automatem, gdzie w zasadzie bezdotykowo płyta była wytłaczana i od razu trafiała do opakowania. Tak? Te maszyny... Były wyprodukowane w 230 egzemplarzach mniej więcej. To mhm. można powiedzieć, że dwie lub trzy fabryki zostały wyposażone w ten, w ten, w ten sprzęt. 9 e, z tych maszyn trafiło do nas tutaj. Do A na Polski. świecie przetrwało 35, z tego co wiem. Tak, Takie. w obecnej chwili jest około 35. Czyli, e, czyli WM Fono dysponuje takim największym stadem takich e, tak maszyn. To tak ile jest. macie tych maszyn? 9. to naprawdę. Aż 9. Tak. I tak przetransportowanie tego ze Stanów do naszego kraju, to są no ile to tam tona, to dwie nie? tony towarów. Trudno mi powiedzieć, nie, 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 nie znam a to jest pewnie gabarytów. przeprawa, taka przez ocean statki. Mhm. No, ta przeprawa się odbyła w, w połowie lat 70. Mhm. Tutaj trafiła do wytwórni Arston, która e, tłoczyła Franka Kimono, między innymi. Tak. To w, w, myślę, że właśnie to, to daje takiej dodatkowej magii tym płytom. Troszkę prawda. jest, ale to też daje wam takie fajne, widziałem to, wiem, parę takich fajnych możliwości, no bo czarny winyl, no to jak gdyby klasyk. Te takie kolorowe, ale w sensie jeden kolor, to też w sumie jest chyba w miarę proste do, do uzyskania ale widziałem, że wy potraficie zrobić no jakieś w ogóle absolutnie odjechane historie. Właśnie ja w Londynie spotkałam taką płytę. Nie wiem, jak to pisać, ale to nie był jeden kolor, tylko to były takie mieszanki, jakby fale. Mhm. Boże, jakie to jest piękne? Czy też jesteś coś takiego. Wszystko, wszystko jesteśmy w stanie, niemalże wszystko mhm. wyprodukować. Technologia trochę się zmieniła. To, co w latach 60., -tych, 70. -tych funkcjonowało, troszeczkę inaczej teraz wygląda. Um, więc tych, mamy drobne ograniczenia, których, um, których nasi koledzy sprzed lat nie mieli. Mm. Um, natomiast to, co Pan opisuje, to jest, um, to jest tak wygląda jak dym, wydaje tak, mi się. Tak, tak, tak. No to tak, no to może być wielokolorowy dym, y, oczywiście. Mamy też tak zwane y, splatery. Y, mm -hmm. No ja po polsku nazywam rozbryzgami, bo to mhm. w bezpośrednim e, przełożeniu. E, I też e, jesteśmy w stanie oczywiście takie... E, A z jakimiś takimi elemencikami, drobinkami czegoś też można? Tak gdzieś... E, e, drobinki w zależności z czego są zrobione, tak? Mhm. to jest plastik, no to nie ma problemu. E, gdyby to miał być metal, no to już będzie wpływać na, na odtwarzanie. I e, e, zresztą tak się zdarza przy srebrnych płytach lub mhm. nawet złotych, mhm. gdzie są... E, drobinki zmielonego metalu, żeby uzyskać ten metaliczny efekt mm. I, i da się go usłyszeć, jak już igła potem bo, sobie. Jeździ. Bo, bo to jest bo słyszałem taką nie wiem czy to jest właśnie plotka czy, czy prawda, że najlepiej jakościowe są czarne płyty winylowe. Czy to jest prawda? Czy to tak jest kolor? Tak jest, jest to jest plastik, który jest z domieszką sadzy mm. i sadza nadaje pewnego rodzaju y, gładkość y, plastikowi i więc ja myślę, że utwardza. No można by mhm. al, pomyśleć, ale nie, tam zupełnie to, to zupełnie inaczej funkcjonuje niż y, niż tak patrząc na to z ulicy to jest czarna magia. A to rozprawmy się jeszcze z jedną taką e, historią, która pokutuje wś, y, wśród y, ludzi, którzy y, kupują y, winyle. Otóż mówi się, że 180 gram to jest w ogóle tak kozackie, że 140 to się może schować. Prawda czy fałsz? Prawda i fałsz. Mhm. Prawda w tym sensie, że płyty 180 gramowe nie wyginają się pod wpływem temperatury zewnętrznej, tak jak cieńsze ale jeśli chodzi o sam zapis w plastiku, to nie ma, nie ma większego znaczenia. To jest tylko i wyłącznie y, kwestia sztywności jakby samego mm -hmm. krążka. Docelowo nie ma wpływu na jakość odtwarzania. Okej, okay, ale na stan płyty jedynie. Tak, tak, tak. Płyta 140-gramowa ma szansę się odkształcić y, nawet stojąc na, na półce lub mm -hmm. być przygniecioną w jakiś sposób. 180 gram już jednak y, stawia opór. A picture disk? E, no, w, w takim sensie, jak tutaj, mhm. czy, czy coś na nią wpływa. Picture disk też musi być grubszą płytą. Zresztą, jest zrobiony z pięciu warstw materiału, tak? No to te, te pięć warstw jednak wpływają na, na, na jego stabilność. Aczkolwiek, e, jeśli chodzi o tworzenie, o jakość e, grania picture dysku, no to e, może być zbliżone, ale przyjęło się, że generalnie jest słabszej jakości. Aha. Ale ty, czy wy jesteście tak zwanym beneficjentem y, y, tej? Bo chyba możemy mówić o modzie na winyle. E, bo SPAW zaczął publikować e, obok swoich zestawień OLIS, czyli tej oficjalnej listy sprzedaży, zaczął również publikować osobną listę i, tylko i wyłącznie dla, dla, e, płyt, dla czarnych krążków. Jak się przejdzie po sklepach muzycznych i nie tylko muzycznych, takimi tam gdzieś z elektroniką, to też te stoiska z woskiem są coraz potężniejsze i coraz większe. wznawiane są albumy, które na przykład nigdy nie pojawiły się na tym nośniku, zwłaszcza te, które gdzieś tam w, w, w drugiej połowie lat 90. i później. w tej dobie cyfrowej zostały. Tak, na przykład pojawiły zabite. się tylko na, na, tak? na kompakcie albo, albo wcześniej były tylko na kasecie i, i, i tam nie, nie spotkał ich żaden inny los mamy taki rozkwit jest się czym podniecać czy to jest jeszcze jakaś kropla na tym rynku czy, czy to w, tak naprawdę cały czas jeszcze wzrasta wzrasta wszystko wskazuje na to że tak że ten wzrosty jednak gdzieś tam hmm. się przez jakiś czas zachowają na pewno przez następne 5 lat będzie, będzie co produkować będzie co tłoczyć i faktycznie to jest bardziej taka wojna jakby formatów w tej mhm. chwili, która właśnie dobiega pewnego rodzaju końca. W momencie, kiedy pojawiły się pobrania online, tak naprawdę płyta winylowa przestała funkcjonować. Zresztą już właśnie wtedy można było mówić o, o końcu o wszelkich nośników. Ale pobrania ostatnio właśnie się jakby tutaj kończą. No tak, słyszeliśmy, że tak naprawdę te serwisy streamingowe pozostają, bo ludzie nie chcą sobie zawalać swoich dysków, ale z drugiej strony jest ta grupa, która chce mieć to dzieło sztuki fizycznie i to tak jest coś jest. pięknego, tak naprawdę, że to nie jest tylko muzyka, która jest tam gdzieś w przestrzeni, ale jest to cała jakby cała ta wnętrze z nie wiem z informacjami na ten dusza. temat, dusza, dusza, czy pięk Czyli ta np. piękna fotografia, która jest nie w takiej po pocztóweczce, że tam trzeba lupę, tylko widać to, to jest takie. No tak. No Można tak iść ulicą i tak proszę, no patrzcie. Cała sztuka projektowania y, okładek y, to jest jedna z naszych ulubionych, które się znajdują tu u nas w studio. Y, I już występowało w paru różnych odcinkach, więc nie będę się z niej nabijał. Y, I to na pewno nie wytłoczyliście. Y, podejrzewam, że to jest. Y, Jakaś produkcja, albo to są Węgry, albo, albo jakieś NRD. Ale to jest chyba egzemplarz, który mógł wyjść z waszej tłoczni. Tak który jest. Jeszcze tylko pokażę. E, numer 180. E, widocznie musiała być to limitowana wersja. Mhm. Jak rozmawialiśmy, zanim odpaliliśmy kamerę, to powiedziałeś, że to jest jedna ze starszych rzeczy, pewnie, którą zrobiliście na tych maszynach. E, czy to oznacza, że na przykład dzisiaj ona byłaby zrobiona inaczej? Nie, dokładnie tak samo, ale tłocznia zaczynając, no, zaczynając od zera musiała zdobyć doświadczenia i, i, i zrozumienia, na Aha. czym polega produkcja płyt. I podejrzewam, że dzisiaj ten proces postu jest o dwa lata sprawniejszy, i, i podejrzewam, że, że ta jakość też by była inna tak? niekoniecznie lepsza, tylko trochę inna. Aha. Bo jednak produkcja płyt wymaga pewnego rodzaju zrozumienia, w jaki sposób muzyka musi trafić do, do, do studia, w którym się nacina master i, i ta wiedza musi być przekazana. Po, pierw zdobyta, a później przekazana do, do właśnie do studia. A co jest takim kluczowym elementem przy produkcji płyty winylowej? To jest ten moment właśnie kiedy cięty jest wycinany jest master, czy to jest, czy to jest gdzieś na, na etapie z, znalezienia na rynku właściwego granulatu, właściwego plastiku? Czy, czy, wszystkiego gdzie? wszystkiego po trochu, tak? Płyta tak naprawdę powstaje już w studio nagrań, które musi przygotować materiały w odpowiedni sposób. Odpowiedni master pod winyl, tak? Tak, mhm. tak, tak, tak. No trzeba wyczyścić te dźwięki z dźwięków, których nie słyszymy. Musimy doprowadzić kompresję do pewnego rodzaju jakby porządku, żeby, żeby ta igła jednak nie, nie skakała zbyt wysoko lub zbyt nisko, żeby nie przeskakiwała do kolejnych rowków ponieważ rowki tak naprawdę są reprezentacją e, zapisu dźwięku i mhm. jeśli tam jest tego za dużo, no to na po prostu wyskoczy i nie będziemy mieli czego słuchać. E, proces e, jakby nacinania płyty jest, jest kluczowym tutaj e, po studiu nagrań. E, jeżeli tam powstaną błędy, to oczywiście one się przynoszą bezpośrednio już na krążek e, wizualnie czy, czy e, słuchowo. Ja zauważyłem w ogóle mm, coś takiego, mm, bo tak naprawdę od niedawna jestem amatorem słuchania płyt winylowych. Mam swój gramofon tak od dwóch lat. I to, co mnie uderzyło, to, że ten dźwięk y, słuchany przez, y, y, przez te płyty, on wydaje się taki, taki tak naturalny, jakby był w pomieszczeniu. Jakby ta muzyka była odtwarzana tu i teraz, czyli nie jest gdzieś tam z jakąś przestrzenią. I zastanawiam się, skąd się to bierze tak naprawdę? Skąd ta magia? Są różne teorie. E, jedna z nich to jest to, że igła łapie powietrze, mhm. tak? że, że jednak tam e, atmosfera wpływa na, na to, w jaki sposób ten dźwięk się przynosi z igły do, do wzmacniacza. E, ale tak naprawdę e, magia płyty jest to, że poświęcamy jej czas przede wszystkim. Nakładając płytę na gramofon, skupiamy się na, na tym jednym zdarzeniu. Um, przykładem tego jest mój syn: 11 lat dostał płytę gramofonową na, na, z jakiejś tam okazji mhm. wziął krążek, położył na gramofonie i siedział i przesłuchał go od początku do końca. Mhm. Tak? Co tak naprawdę y, w zjawisku dzisiejszych milenialsów lub jeszcze młodziej, to 3 minuty i koniec jest kolejny utwór, kolejna rzecz. Y, jakby przechodzę do dalszego etapu, jakiegoś tam odkrycia mhm. swojego. A tutaj jednak jest zapis pełnego, pełnego przekazu artysty, i jeśli temu poświęcamy czas, no to doświadczamy, doznajemy po prostu tej magii. Ale jeszcze jest coś takiego, że ten dźwięk nie jest tak rozkręcony, nie jest tak głośny, jak teraz zostaliśmy przyzwyczajeni do tych cyfrowych nagrań, że po prostu mamy taką ścianę dźwięku. Im głośniej, tym lepiej. Im więcej basu, tym lepiej. A tu jest jednak. Zas tak Jest to takie coś bardziej naturalne w sumie dla naszego słuchu. Tylko ciężko się czasami właśnie przyzwyczaić do tego, przestawić na to. Tak. no to jest właśnie ta kompresja, tak? Jednak mm -hmm. ścinając wysokie i niskie tonacje, żeby, żeby ten dźwięk mógł się jakby odzwierciedlić na zapisie w y, winylu, y, powoduje, że wygładzamy pewne częstotliwości i faktycznie wygładzamy to, co słyszymy. Mm -hmm. Inaczej to funkcjonuje. A czy największym minusem płyty winylowej jest przewracanie jej w połowie? Myślę, że to jest jeden z celi, tak naprawdę, płyty winylowej. Mhm. tak? Poznać twórczość artysty, to co chce nam przekazać, co chce nam, żebyśmy usłyszeli. Dzisiaj jest no, łatwość używania telefonów od słuchu w Spotify czy w iTunes przeskakujemy. Tutaj nie ma, nie ma żadnego takiego yy... refleksji. Tak, refleksji pracuje, nie ma, no. tylko po prostu nie ma czasu dla muzyki. Tak, mhm. a tutaj jednak poświęcamy, poświęcamy ten czas i, i wydaje mi się, że to jest fundamentalną różnicą w sposobie doznawania Dźwięku. I tutaj mamy olbrzymi powrót płyt z lat 70. -tych, 80. -tych. Wszystko jest na nowo wznawiane, są remasterowane. Mhm. Słuchając tych płyt i słuchając tego, co obecnie młodzież tutaj czym się inspiruje, mamy przepaść po prostu w jakości informacji, które trafiają do, do, do ludzi, muzyka, która. Y, pojawiła się w przeszłości, była bardziej inspirująca y, niż to, co w tej chwili nam Drake próbuje y, tutaj y, przekazać. Tak? Zresztą on sam używa muzyki z lat 70. I, i 60., mm -hmm. żeby, żeby tworzyć nową muzykę, y, ale też słownictwo i, i, i idea też y, tego przekazu jest zupełnie inna. Więc wydaje mi się, że powrót winyla też przywraca nam pewnego rodzaju jakość Um, y, no, jakość muzyki, jakość tych, tych mhm. informacji, które tam się znajdują w tych słowach. Tak? A myślicie, myślicie, że można zaryzykować taką tezę, że winyl zmienia nam też troszeczkę współczesnych artystów, tych, tych zwłaszcza młodszych, bo. Ja mam taką refleksję, że jak się słucha tych starszych płyt z lat 60., -tych, 70., -tych, nawet z 80. jeszcze, które przede wszystkim były wydawane na, na, na czarnych krążkach, to wiele z tych albumów, zwłaszcza w. Chociaż w muzyce takiej szeroko rozumianej, popularnej też, ale nie wiem, w roku, w jazzie, to, to, czy, 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 czy w elektronice, która wówczas też tak wybuchała, gdzieś w latach 80., te albumy były w ten sposób przygotowywane, że one były jakby dopasowane takim rozłożeniem napięcia jakichś emocji do właśnie do nośnika, do, do winyla. Bardzo często możemy dzisiaj, dzisiaj na streamingu znaleźć takie płyty, które jak gdyby mają dwie części, że znaczy ona trwa około 40 minut, 40 paru, ale mamy tak jak kiedyś na winylu, czyli możemy longiem sobie posłuchać strony A. Potem następuje przerwa, bo musiała taka, taka być i to zostało, i jest strona B. W jakiś sposób płyta jest otwierana jakimś numerem, kończy się strona A zgodnie z zamysłem artysty, raz mocniej, raz słabiej. Jakieś delikatne, ciche albo zupełnie mocne wprowadzenie do strony B, potem ten finał. To, ta, ta płyta składała się nie, to nie był tylko zbiór utworów ale to był zbiór utworów, które były też w jakiś sposób sensownie ułożone w czasie, tak. w kolejności, jeden po drugim. I dzisiaj mam wrażenie, to może ty, 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 ty będziesz może wiedział lepiej, ale wydaje mi się, że pojawiają się po, takie pomysły wśród artystów, aby w ten sposób podchodzić do płyty do muzyki. Czy znaczy W ogóle myślę wydaje, że tak, taką największą siłą albumów jest gdzieś tam ta koncepcja i to mhm. pomyślenie e, nad dynamiką e, i nad e, w, właśnie nad tym finałem, nad jakimiś częściami albumu. No i myślę, że właśnie winyl też jest jakby taką, takim jeszcze większym sprawdzianem, prawda? Bo tu nie ma tylko tego intra i finału, tylko jest coś też pomiędzy, jakaś przemiana historii. Myślę, że to wtedy są naj, najcenniejsze mhm. takie albumy. Ja lubię na przykład osobiście takie albumy, które gdzieś tam niosą ze sobą jakąś opowieść, a nie są takim zbiorem The Greatest Hits Lato mhm. 2000. No to było tak. A jak się zmienia słuchacz? Kto, kto dzisiaj kupuje winylę? Macie jakąś taką wiedzę na ten temat, bo... Yy, znaczy, yy, nie do końca. Znaczy to, co jest, jakby trafia do nas z rynku, z, yy -y. właśnie ze spawu czy z, z innych yy, tego rodzaju źródeł, no to, to jest mniej więcej na czym my też się opieramy. To, co nam mówią wydawcy, ale, ale ogólnie ten słuchacz jest trochę enigmatyczny w tej chwili. Nakłady płyt są stosunkowo niskie w porównaniu do tego, co kiedyś te. wychodziło, więc trudno tak niskim, jakby niską, niską ilością wytłoczonych płyt stwierdzić, że to jest zdecydowanie ten odbiorca. Natomiast a propos tych zmian jeszcze, ja może powiem, że kiedyś winyl był jedynym medium, które mogło posłużyć do tego, żeby, żeby ktoś mógł przenieść twórczość artysty do domu i sobie tego po prostu posłuchać, tak? Więc i studia, i wydawcy, i studia dźwiękowe, i artyści poświęcili temu procesowi niesamowitą ilość czasu, żeby, żeby właśnie to był komplet zdarzeń, tak, od powiedzmy, że koncertów, po, po piosenki, po układ, po grafikę, po sposób, jak doznajemy tego produktu. To tak naprawdę zaczęło zanikać dopiero wtedy, kiedy pojawiły się no powiedzmy, że w jakimś stopniu kasety, a później pobrania, tak, i płyty CD. Aczkolwiek płyty CD też robiły genialną tutaj robotę, jeśli chodzi o, o, o Przedstawianie mm -hmm. twórczości, tylko w mniejszym po prostu formacie, tak? No tak, ale jakość była już na takim poziomie wysoce akce akceptowalnym plus pojawiło się więcej miejsca na grafikę niż to było w kasecie. Tak. E, kaseta była z. A co bardziej, jak gdyby, przepraszam za słowo, zarżnęło e, winyle, e, To zalanie rynku kasetami, e, kiedy jeszcze nie było kompaktów, czy, czy kompakty, e... czy właśnie te pobrania? Na pewno na pewno. E rynek płyt winylowych ucierpiał z powodu płyt CD, tak? Albumy po prostu już nie sprzedawały się w tak wielkich nakładach. Ale takie zarżnięcie płyty wynika tak naprawdę z tego, że dj -e zaczęli przenosić się na pliki cyfrowe, cyfrowe. Mhm. Y, ponieważ głównym odbiorcą y, przez znaczną większość początku obecnego wieku byli po prostu dj -e, mhm. tak? to, to oni kupowali winyl, ponieważ, no, żeby można było zagrać w klubie, trzeba było puścić coś na, na winylu. W momencie, kiedy oni odeszli tak naprawdę, to to spowodowało, że w 2008 roku to mhm. wszystko padło. Ja, myślę też, że to się zaczęło też, jak był ten taki boom na kasety, ponieważ to piractwo weszło i ciężko było zgrywać sobie samemu w domu na, na płyty winylowe, tylko ludzie jednak stawiali na te, na te kasety. A mnie zastanawia też jedna taka rzecz. Jak to się dzieje, że, że właśnie w wytwórniach płyt zdarzają się takie sytuacje wycieków, że wycieka kogoś płyta przed premierą? Jak to jest w ogóle możliwe? No, wydaje mi się, że są też kontrolowane wycieki, tak, mm. gdzie, gdzie umyślnie coś wycieka. Ale no, ludzie są tylko ludźmi, potrafią e, z... sobie do domu tak, wziąć tak. i pokażę ci tylko tobie, ale później jest. Tak, jest. E, takie rzeczy na pewno się e, gdzieś zdarzają. My jeszcze z taką sytuacją się nie spotkaliśmy. Z, ale macie jakieś zasady ty... albo jakieś takie, nie wiem, jak ksiądz ma, czy, czy ktoś, że, że jest tajemnica hmm. nagrania. E, ogólnie tak. Tak, to jest, to jest jakby najważniejszym walorem w zasadzie naszego działania. Płyta nie może od nas wyjść, zanim wydawca ją sam ujawni. Ale rozumiem, to... że pan już słychał, słyszał parę premier, które nadchodzą tej jesieni A... i są produkowane na winylu u was. Bardzo bym chciał powiedzieć, że tak, ale, ale niestety, niestety nie mam nawet na to czasu. Autentycznie. No. no co, że <laughs> więc, <w szkole. śmiech> Tak, Ale, ale y, oczywiście wiem o tym, co będzie się pojawiać mm -hmm. za, za, za jakiś czas. Polscy wydawcy działają z niedługim wyprzedzeniem, także w zasadzie może miesiąc wcześniej, do dwóch miesięcy wiemy. Za granicą ten, ten okres mm -hmm. jest wydłużony na, do sześciu miesięcy. tak także... Bo tak naprawdę ile trwa y, wytłoczenie tam, nie wiem, ilości, nie wiem, tysiąca sztuki i tak naprawdę też jeden Sztuki, ile, ile trwa ten proces? Um, przygotowanie produkcji do, do, do tłoczenia trwa tak samo długo na jedną, jak i na 10 tysięcy mm. sztuk. Um, no jedna, jedna płyta już po przygotowaniu, to, to zajmie dosłownie parę minut mm. w do, wytłoczeniu. Um, 10 tysięcy. Tysięcy, no to będzie już razy ta, parę minut razy mhm. 10 tysięcy, no to, to wychodzi nam wtedy taki czas tego, tak? Ale średnio można przyjąć, że y, proces przygotowania to jest jakieś 3 tygodnie y, i tłoczenie no to jest już powiedzmy jakiś tam. A parę gdzie dni. szuka się pracowników do takiej firmy? Bo tak naprawdę nie ma szkoły, która uczy ludzi. Hmm, więc kogo wyszukacie tak naprawdę? No, to nie jest proste. To muszą być osoby, które jednak mają, mają potrzebę, chęć, lub lubią po prostu mieć styczność z płytami. Stanie przy maszynie i, i, i ściąganie krążków i sprawdzanie ich jakości w locie mhm. no wymaga pewnego rodzaju wytrwałości, bym powiedział. To, to, to nie jest dla. Mhm. Rob robota, którą może każdy wykonywać. Zdecydowanie nie. Ale trochę jest tak, że jak sobie kupię nie, telefon, smartfona, komputer, samochód, coś mi się skrzani, wzywam mechanika, serwisanta, pyk, pyk, zrobione. Jeżeli tutaj mówimy o maszynach sprzed lat 70 niemalże, których zostało na świecie 35 sztuk, z czego w Warszawie jest ich największe skupisko, to, to ja sobie wyobrażam że jest jakiś dramatyczny koszmar części zamienne. Czy, czy nawet właśnie ten serwisant, który by kumał w ogóle o co chodzi w tej maszynie, jak ona, jak ona działa? E, czy wyżej się nie, nie musieliście kogoś wskrzesić? Polak potrafi. To jedyne, co <laughs> mogę powiedzieć. E, ludzie, którzy u nas e, e, pracują, funkcjonują, byli w stanie jakby no, rozłożyć ten proces na mhm. czynniki podstawowe, i rozpracowali i uruchomili to. Mnie jeszcze zastanawia taka kwestia, dlaczego pan podjął się w ogóle być panem prezesem takiej firmy? O, wie pan co? Sam się zastanawiam teraz nad tym, nad tym zdarzeniem. To jest jednak trudne, wielkie wyzwanie, żeby, żeby przeprowadzić tyle produkcji w krótkim czasie z wyzwaniami, które rzucają klienci nam tutaj na stół. Ale m, powiem Panu, działam w tym jakby w tej branży muzyczno-wydawniczej e, już prawie 30 lat. E, mhm. i, I czyli można powiedzieć kto, jak nie pan? E, no f, <grym> Być może, aczkolwiek, e, aczkolwiek jest to część i, i musi znaczy kocham ten, ten nośnik, można by powiedzieć tak. Osobiście zgromadziłem go zbyt dużo, żeby... Um, nie, nie mam co zrobić z jakby płytami. pasja i miłość do tej pracy, to jest jakby wyznacznik sukcesu. Mm -hmm. To znaczy, to może nie sukcesu, tylko wytrwania w tym. Wytrwania, które tak. przynosi sukces. Miejmy nadzieję tak coraz większe. Trzymam kciuki. Czyli jak będziesz robił to, co lubisz, to nie będziesz musiał pracować, jak mówialiśmy. Dokładnie mówiłem, że... tak. Czego wszystkim życzę i życzę nam, żeby następny sezon był na winy a w sieci. Dokładnie tak. O, to wtedy będziemy mieli co robić wszyscy. Bardzo dziękuję. <noise> Dzięki, do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.